grał Mozart, gdy nie pisał oper? Co grał Mozart? No Mozart, kiedy nie komponował oper, chyba grał na fortepianie, jako że objeżdżał całą Europę jako dziecko. Naprawdę 3-latek, 4-latek. Operę dopiero kiedy miał 11 lat, w związku z tym nasz pierwszy koncert to właśnie dzieci i dorośli, którzy zaczęli karierę, kiedy mieli 3-4 latka, kiedy zaczęli koncertować, kiedy pojawili się w naszej nowej epoce globalizacji, czyli również w internecie, nie tylko w salach koncertowych. Stąd będziemy mieć Eliseja Messina, który grał na fortepianie właśnie od 3 roku życia, czy Leonie Szydowskiego, grającego na perkusji, znanego z YouTube'a, wiele odsłon, wiele oglądalności, więc oczywiście myślę, że większość z Państwa już go zna, a potem goście specjalni, Państwo Drzewieccy, Stanisław Drzewiecki, który zaczął swoją karierę jako pianista właśnie w wieku lat 4. I cóż, dzisiaj spotkamy go już dorosłego, już będzie mógł nam opowiedzieć nie tylko o przeszłości, ale o tym, jak się rozwinął, co dzisiaj się dzieje w jego życiu, artystycznym oczywiście, i wraz z żoną posłuchamy wspaniałych utworów już 2 lipca o godzinie 19, nasz Mozart Junior. I wtedy się dowiemy tak naprawdę, czy Mozart komponował opery już tak wcześnie i w nic się nie bawił, w nic nie grał, czy właśnie ta kariera od wieku 3-4-5 latek doprowadziło do tego, że jest najważniejszym geniuszem muzyki klasycznej i operowej. Zapraszamy. Opery Mozarta, jak i cała jego muzyka jest przeznaczona nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. Słuchajmy Mozarta od dziecka, słuchajmy go jeszcze przed narodzeniem, przed przyjściem na świat i cieszmy się jego geniuszem.